Witam Was serdecznie na kanale Odkrywca Historii. Dzisiejszy dzień tradycyjnie zaczynam od przejażdżki rowerowej. No i chciałem Wam pokazać piękny widok. Mamy maj, rzepa kwitnie, jest wszędzie żółto. Zostańcie z nami. Dzisiaj dzień zapowiada się cały ciekawy, także pokażemy Wam, co u nas się działo w naszym życiu prywatnym. Przerwa obiadowa. Gospodyni domu przygotowała dzisiaj co? Mamulo. Mamulo? No, zrobiłam warzywa na patelnię z tortellini. Mam nadzieję, że Ci będzie smakowało. Mi wszystko od Ciebie smakuje. Takie delikatnie ostre jest. Wszystko na ostro, wszystko na ostro. No bo to były warzywa po meksykańsku. I przerobiłaś? Nie, nie doprawiałam wcale. Proszę, kochanie, to dla Ciebie. Smacznego. Dzięki. A Ty nie jesz? No już sobie nakładam. Czekałam na Ciebie. U nas jest taka zasada, że jak jemy obiad, to zazwyczaj wszyscy. Czasami się nie udaje. No nie udaje, ale jak jest możliwość, to jemy. A Hania co porabia? Nie będziesz jadła obiadu? A czemu? Co się dzieje? Smutna jesteś. A co Ci lekarz powiedział, jak dzisiaj byłaś? No powiedziałam, że nie chcę sprawdzać uszka, no bo to boli, a znaczy to tak tak wkładałem tego ucha głęboko na tą ogóreczkę. O tu. I ja nie lubię, jak mam mokro w uchu. A co Ci lekarz powiedział, że masz być na czym? Na antybiotyku i to gorzki. Ale też na diecie, tak? Nie, sama wybrałam. Sama wybrałaś dietę? A jaką dietę masz? Powiedz nam. Żywną. Jaką? Żywną. Żywną. A co to jest żywna dieta? Czyli, że raz mówię, gdzieś coś słodkiego jako deser, ale... Ale? Ale jem zdrowotnie. Zdrowotnie jesz, tak? Jasne, jak chcę jeść. To jest dieta żywna. Nie będę jeść pizzę. A, to dieta. Smacznego. Smacznego. Po obiedzie pojedziemy na zakupy. Jedziemy do prywatnego ogrodnika. Kupimy tam sezonki pomidorów. Jak również do sklepu, gdzie potrzebne nam są ziarenka, które trzeba zasadzić, żeby urosły nam marchewki, cebula, pietruszka i to, co jest niezbędne na co dzień. Także jemy i brykamy do miasta. A Hanulka, co będzie robiła w tym czasie? Ja będę odpoczywać. Odpoczywać? Ale ostatnio tylko odpoczywasz. Co? Ostatnio tylko odpoczywasz. No, no i dobrze, musisz energii nabrać, prawda? No ale ten, jak wiecie, to ja tracę apetyt. Tracisz apetyt, jak jemy? No proszę, powinnaś nabierać apetytu. Może zjesz troszkę obiadku. Możesz. I go. Po warzywka. Dotarliśmy już na działkę. Dawno nas tutaj nie było. Zobaczcie, jak nam działka zarosła. Tak się napracowali, a tutaj trzeba od nowa pewne ruchy zrobić. Ale tego się spodziewaliśmy, bo nie było nas. Przecież dłuższy czas byliśmy na Śląsku. Szklarnię mamy trochę pokaleczoną, ale będziemy ją łatać. Ewelinka już w środku tam działa. Hania, pokaż naszym widzom, co kupiliśmy. Cisza, Hania nic nie mówi. To wejdziemy do Ewelinki, do szklarni. Pochwalić się naszym widzom naszym zakupem. Tata, tu nie ma co. Tata, miłaś po tym. No ścieżka.
Zakupiliśmy pindorki. Trzeba będzie się tutaj urobić, bo sznureczki trzeba będzie porobić do tych pomidorków. No i kupiliśmy selera, pora i bardzo dużo nasionek w paczkach. Będziemy musieli poczekać, aż urosną. Zaczynamy od ścieżki. Hania, nie chodź tutaj, bo depczesz. No, przepuść mnie, ta jasne. Pokażemy nasze zakupy. 10. No nie ma, no to są sadzonki. 10 krzaczków. Tutaj seler, por. No i mamy tutaj też jakieś... Ten, ojejku, brak mi słowa. Buraczki, nasiona, marchew, szczypior. Także takich różnych wynalazków. A potem Hania będzie na dietce, będzie to jadła. Jeszcze trzeba cukinię upolować. Będziesz to jadła, czy nie? Lubimy cukinię, prawda? Jakbyś mógł mi zabrać te szpargały, to byłabym ci wdzięczna. Pewnie, że wezmę. Także przeniesiemy to gdzieś tutaj na bok. Ale miałam na myśli tą skrzynkę. A, to też za chwilę weźmiemy. Babcia Zosia? O, także mamy też wizytację. Moja mama idzie tam dalej, zaraz tutaj dojdzie. A ja w międzyczasie sobie jeszcze wam tutaj pokażę, jak to wygląda. Ta nasza działka, którą wcześniej się chwaliliśmy. Odpalę zaraz piłę, bo przygotowałem tutaj piłę, żeby trochę pokosić, żeby zrobić ścieżkę, chociaż dydaktyczną, żeby kleszcze dziewczynom pod pachy nie wchodziły. My tutaj mamy już wywietrzniki, żeby grzyb nam nie wchodził, woda odparuje w szklarni. Naturalne wywietrzniki. Praca wrę pomału do przodu. Tak jest. Hania, a ty byś pomogła mamie trochę. Co zrobiłaś? Później przyjdę na inspekcję, jak dokończę kosić. Zapraszam, nie? Kosz, ty się obijasz. Tak. No jo, jo, ja się obijam, zobacz ile ja zrobiłem. A jasne. Nie wiem, czy nie jest za blisko. Tu u siebie posadziłam. Wyjdzie pranie, nie Hania? A wodę do podlewania mamy darmową z jeziora. Trochę wieje. Hania, szybko idziemy na kładkę wody nabrać. Tu? No tutaj, tu. No. Nie, no pewnie, że. Ania musi być oczywiście pierwsza. Uczy się wszystkiego, jak to małe dziecko. Ile tam tej wody nabrałaś? Mało. Mało? To przelej do konewki. Bo konewkę też musimy napełnić. Dasz radę, czy ci pomóc? Coś popsuł. Tam. Co popsułeś? Co popsułem? Awaria musi być. Łosłona się popsuli. Sama? Pękała, pękała, aż popękała. Aż popękała. Także jutro trzeba się będzie udać do sklepu i zakupić nową łosłonkę. A myślałam, że kosiarkę? To jeszcze pociągnie kosiarkę taką ręczną, przydałaby się na podwórku, bo tą kosą spalinową to tak trochę męczarnia, rzeźbienie. Natomiast tutaj na razie zapobiegawczo na te chwasty, jakby znalazł. Prawda, Hania? Chcesz mieć nową kosiarkę na podwórko? Żebyśmy nie musiały grabić trawki? Tam było do kupienia. A, widzisz. Widziałam, wystawili. A, widzisz. Trzeba cię pokazać ten sklep, bo może nie wie, gdzie jest.
Jest tam przy naszej działce. Słyszałeś, tata? Tata nie ma kasy. Przed wypłatą. Dzień wypłaty. Dzisiaj 10. A po 10? 20. Uciekamy. Grządki porobione. Seler por. Tu będzie... Co tu będzie? Sałata, rzodkiewka. Tutaj kawałek rzodkiewki. Tam będziemy siały z Hanią... Co będziemy? Koper i szczypiorek. Tu mamy marcheweczkę, a tu będą buraki. Będziesz jeść buraki? Tak, będziemy jeść ze schabiczkami. Ze schabiczkami. Mama, kiedy był dzień schabiczkowy? Są jeszcze schabiczki? Nie, wczoraj były na obiad. A kto zeżar? A kto zeżar? A kto nie zeżar? Nie, malutko zje. No widzisz, tak mi przykro. Tak oto wyglądają efekty naszej pracy. Pomidorki wsadzone w ziemię, podlane. Jutro jeszcze kupimy sznureczki, aby je podwiązać tutaj do konstrukcji. No i zostało nam troszkę kawałek ziemi, to co wsadzimy? Ogórasy. Ogóraski. No i na dzisiaj tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku.